Witam was wszystkich w trzecim odcinku GTA Vice City. Dzisiaj właśnie pojedziemy na punkt C i zobaczymy co tam będziemy, jaką dostaniemy od nich misję. W ogóle teraz mamy błąd i posiadamy ciągle na górze, jak widzicie, mam 1 FPS niby. No mi to nie wygląda na 1 FPS. Kurde, jak jeździsz? Już miałem pierwszeństwo. Dobra, już tutaj się zbliżamy do naszego punktu. Tutaj pojedziemy, tutaj żeby nie potrącić, bo tam policjant stał. A weźmiemy sobie broń. Zawsze się przyda. No, pier drugi. I tutaj mamy strzelanina w centrum handlowym. Musimy się spotkać z kurierem, no to jedziemy. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. A oczywiście profesjonalna jazda po krawężnikach. I tak. No już prawie, że jesteśmy. Tutaj polecałem do amunicji, żeśmy pojechali, ale wydaje mi się, że to, co teraz aktualnie posiadamy, no to powinno nam wystarczyć. Raczej nie przewiduję, że będziemy jakoś więcej strzelać. Tyle naboi to... Dobra. Witaj, Francuzie. Serene, she's très wet this time of the year. What? Comment? Look, Cortez sent me. Just give me the damn chips. Oh, d'accord. O, FIB albo coś tam. Tutaj sobie jakiś dziś, jakiś sobie gościu idzie. Hand it over! You American idiot! They followed you here! Shoot the bullet! You've got to do better, Mr. Snell! Tutaj trochę obrywam. 9... 17. You eat my dirt! Kurde. Nie udało mi się go zastrzelić. Dawaj. O nie. Francuzie jeden. Chodź tutaj. No i jeszcze też zaczął padać. Dawaj, dawaj. Fauluj. Dobra, dawaj mi taksówkę. Na wstecznym go gonimy. Patrzcie, w ogóle jest tutaj tak zaprogramowany, żebyśmy go nie mogli zgubić, bo widzicie, on jedzie sobie powolutku. Dobra. O, ta widzicie, nagle przyspiesza. Stój, nie mam całego dnia, by ciebie gonić. Dziadzie. No nie. Złapię cię jeszcze. Endy. No. O, jest! Kurier nie żyje. Nie obwozimy. No nie. Odejdźcie. Ja nic nie zrobiłem. To jego wszystko wina było. Widzicie, gonią mnie tutaj. NSDI. Klikał przycisk SHIFT. No. To jest gwiazdka. Zbiorę gwiazdkę. Może akurat się zgubią sami. Teraz tylko jeszcze samochód i uciekamy. Dobra, niechaj będzie samochód, bo na motorze się jak wywalną, to... Tutaj lubią wyjeżdżać nie wiadomo skąd. Jedziemy sobie Glendale i teraz odwozimy nasze chipy. Ciekawe w ogóle, jakie to są chipsy. Ale tam. Tutaj wszystkich wymijamy.
I tak. Tutaj lepszy samochodzik był, tutaj sobie jeździ koleś na skuterku. No, tutaj jest w Vice City tak, że samochody lubią się pojawiać znikąd, mimo że ja i tak gram na maksymalnym renderze. Dystansu to ja widzę wszystko najwyżej jak może być i ja to widzę kilka metrów przed sobą rzecz. Jak się rozpędzam, to ja nie mogę ledwo, to ja czasami ledwo co mogę skręcać. Bo policja sobie jedzie. Ja go nie potrąciłem. To on chodził po chłodniku i to jego wina była. No i znowu mnie goni. No. Jak tak można? Dobra, za to już jesteśmy prawie że u celu. Tutaj, i no jeszcze pojedziemy tędy. No i oczywiście dachowanie, bo jakże można było inaczej. A teraz przeklikamy. Tak, jak się trzyma to on krócej, on może biegać. Jak się klika to on może długo biegać bardzo. Misja zaliczona, nie mamy innych punktów. Tutaj C musimy wejść. Z powrotem. Anioł stróż. Pomijemy oczywiście sobie cutscenkę. Dobra, weźmiemy sobie hitcha. I pojedziemy. Tutaj dalej bym się nie zrespiła. Tutaj potrącimy sobie tutaj babkę. Tutaj kolejna taka sama szła. Szkoda, że jest tak mało modeli. Przechodniów. O kurde. Tędy. Teraz tędy pojedziemy. No, tak naprawdę za chwilę możemy zobaczyć tego samego przechodnia. I tak. Tutaj już weźmiemy zaraz broń. Będziemy chronić. O, i przyjeżdża Lens swoim samochodem. Hogging all the action, I see. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. The name's Lance, by the way. Tommy Vercetti. Let's go. Nie jedziemy chronić diabła. Chodzisz, Lance, jedziemy. Nie będzie na nas czekał pół dnia. Tutaj dostajemy właśnie informację, jak strzelać z tego karabinu. Ale my i tak tego nie będziemy potrzebować. W ogóle to jak się robi, tak jakby zooma takiego, nie? W karabinach. Bo na przykład tym, co ja mam. Albo M4, co też jest dostępna. No to celownik wtedy się rusza, a gdy tak mamy, to celownik nie ma rozrzutu. I to jest bardzo ciekawe. No i cały wóz już rozwalony, nie? Bagażnik i w ogóle. O, tutaj mamy Janusza i Madefakę. I naszego to kolesia w koszule. No. To ja biorę prawo, jestem prawy, a ty lewo, bo jesteś lewakiem. No. Nie dość, że musimy chronić Lenza, to jeszcze musimy... Znaczy, nie dość, że chronimy Diaza, to jeszcze Lensa, czy musimy chronić, no to... Tutaj widzicie, teczka się pojawiła. Możemy sobie kucać, o. I sobie możemy tak tańczyć. Tutaj widzimy, że ktoś jedzie. Jadą. Fioletowi. Balasi. Tutaj sobie sami poradzili. Tutaj, zabili nam jednego. Żyje motherfucka tutaj. Kurde, tam do... Tak nie sobie poradziłeś. Tutaj, co ty robisz? Tutaj są. Tego, jeszcze tego. O kurde, strzeliłem nie temu co trzeba. Ech.
Kolejny umarł. Janusz. No masz jednego na linii. No. Teraz na motorkach. O, tutaj zdjęli go. Wezmę sobie tomblę, bo jest lepsza. No jedziemy za nim. Przyspieszymy sobie. Tyle już powinno wystarczyć. Dobra. Teraz tak, żeby być z boku. I proszę. To jest. Udało się szybko go zabić. Na szczęście nie ganialiśmy go przez pół miasta. I teraz zawieziemy aktywkę Diazowi. Przyspieszymy sobie to na maksa, jak będziemy mogli. Żeby inny się nie porozbijać. Dosyć kawałek, tak żeśmy odjechali. W ogóle tutaj ciało nie zniknęło jeszcze. Tutaj. I rozmawiamy. I live! Take heads! And it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo, I think. Shit. Where's that guy, Lance? Nie wiem. No, zniknął. $1000 dostaliśmy. I tak, czekamy na telefon jakiś. Wejdziemy sobie do samochodu i wysiądziemy. Jest telefon? Nie ma. No teraz nie mamy gdzie jechać, do kogo. Więc pojedziemy w stronę save'a i zapiszemy sobie grę, no bo... Nie wiem co, nie wiem gdzie te... Teraz mamy jechać, no to pojadę w jedno miejsce. Zobaczmy, może tam dostaniemy telefon. Powinniśmy dostać już. Fajnie zaparkuję. O, i proszę, telefonik. Tommy, it's Ricardo Diaz. Diaz nas dzwoni. I want to thank you for looking out for me, my man. I asked that prick on set. He said you're the real deal, my friend. Will you not come see me? I need a guy like you. All I have now is sick head. Będę sobie tak wchodził i wychodził, bo w sumie nie wiem, co mam robić. Dobra, mamy już Diaza. Napiszę sobie teraz na drugim save'ie. No to pojedziemy tym super fajnym samochodem. O, podąciliśmy tutaj. O kurde, no jak jeździsz? To był mój pas. Kolejno sobie tam podrąciłem, no to jedziemy do Diaza. Zobaczymy, co ciekawego nam mam do zlecenia. Dobra, tutaj skręcimy sobie. Bo on ma taką swoją specjalną wyspę tylko. Nie możemy do niego inaczej dojechać niż tylko jednym sposobem. Tutaj ciągle jest zepsuty po naszym samolociku. A tutaj jest wszystko rozwalone. No już przejeżdżamy przez tą wyspę. Tutaj w ogóle jest kilka domków na tej wyspie takiej. Ale się obiję. Kurde, potrąciłem jego ziomków. O, znowu telefon dzwoni. O, mamy kolejną budkę telefoniczną. Pościg. Kurde, ale masz brzydki ryj. Dobra. Idź do domu złodzieja i dowiedz się, gdzie przechowuje kasę. Nie ma problemu. Mogę to szybko zrobić. No bo będziemy przejeżdżać obok tego, co żeśmy zniszczyli. No. Tutaj trzeba szybko pomijać, bo tutaj mamy najszybszy wóz, jaki jest dostępny w Vice City, czyli Infernusa. Może jeszcze ewentualnie się z nim równać czołg, jak się strzela do tyłu. Bo dzisiaj tutaj będzie się strzelało, ale... Jakby takim normalnie wozem, który jest brzy, to Infernus jest najszybszy. Teraz popatrzymy przez okno, no jak widzimy, go tutaj nie ma.
O, tam sobie dziad. Na dachu ciekaw, musimy go gonić. O, tutaj akurat nie trafił. Taki dobry w strzelaniu. Bardzo cię zaraz wyprzedzę, nawet będę pierwszy. Patrz. You better keep on running, asshole! Haha. Jesteście tacy szybcy. Widzicie, nagle z dupy się pojawił tamten samochodzik. No dobra, jedź. O nie, oberwałem. I co teraz? Jakiś dramat. Ej, tam komuś kółko przeziurawili. Będziemy się trzymać dosyć bezpiecznej odległości. No taka powinna wystarczyć. No tam wyszedł sobie z samochodu. Trafili mnie. W sumie trafili w kółko. Bo teraz przez to się ciężej skręca naszym samochodzikiem. Naszym skuterkiem. Tutaj jeden patrz jak przyspieszył. Pewno dostał. To patrz jak ich bije. Dawaj, bierzesz i... Dawaj. Maska ci się rozwaliła, albo drzwi. Albo nic. No, tutaj teraz trzeba szybko poskręcać, bo strasznie ciężko się teraz skręca tym skuterkiem. Wolniej może. Kolejny jest przeszykowany, ale nam nie będzie potrzebny. To jedziemy na kolejną wyspę. Pewno. Do drugiego miasta jeszcze nie zmierzamy. O, to jak się zderzyli. No jeszcze nie, to więc tutaj będzie koniec. No to chyba teraz będziemy odbijać to. Dobra, no jak widzicie, tutaj sobie koleś po prostu stoi. Spadł go. Będę tutaj miał tego kałacha choćby. No to pojedziemy sobie do Diaza z powrotem. Albo do Diaza, albo weźmiemy, skoczymy na budki telefoniczną. Zobaczymy, co będzie bliżej, jak będę jechał. Jeżeli będzie budka telefoniczna, to na budkę skoczymy. To jest budka. No to na budkę idziemy. Obiad idziemy na budkę. Zabić żona. My compliments on a job well done, Mr. Teal. My client was very pleased. Trochę spłoszczenie jest trochę błędów, jak widzicie. Ale ogólnie nie widać takich większych błędów, tylko czasami w tych dialogach za dużo enterów pewno jest powpisywanych. Czy czegoś tam, co się wpisuje. Jedziemy tym super takim fajnym samochodzikiem. Tak. Musimy ją zabić tak, żeby wyglądało to jak na wypadek. No to będziemy ją obijać, nie? Nie możemy strzelać niestety do niej. A byłoby szybciej znacznie. W ogóle jestem ciekaw, kto w ogóle takie coś wymyślił, nie? Żeby zabić żonę, nie? Co to? Co się niby takiego działo? Co niby takiego zrobiła? Dawała dupy na lewo i prawo. Czy co? Patrzcie, jak ją proszę. Tędy jedziesz. Jedziemy. Ja ci pomogę się pozbyć z tego świata. Gdzie? No nie. To jakiś samochód, bo mój się zapalił.
Czekaj chwilę. Ja nie chcę zrobić ci krzywdy. Tylko dokończę jeszcze troszeczkę, bo mu już nie wytrzymał. Dawaj, one hit tylko. Jeden hit, tak i możesz już sobie jechać. Chyba sobie żartujecie. No nie. Szybko, a samochód on tam ucieka. Szybciej. Szybciej, bo zaraz ucieknie. Oni się. Żeby mi na lowie uciekła, no to by dopiero by było. No czekaj. Nie robię krzywdy nikomu, jeszcze nie zrobiłem. Ja jeszcze nikogo nie zabiłem w ogóle. Nie wiem o co ci chodzi. Czemu w ogóle uciekasz? Patrz, ja tylko cię drasnę i będzie spoko. Potem pojawi się z powrotem na ulicy. O, i proszę, samochód wybucha, uciekaj. No i 2000. Kurde, co chcesz od razu? No i 2000 dolarów za to. No, idzie całkiem nieźle. Muszę przyznać. No. Teraz pojedziemy sobie zapisać jeszcze grę. Zanim pojedziemy szybciutko na skróty. Powoli, powoli, żeby się nie obić. Tutaj od razu szybko skręcamy. Jedziemy sobie zapisać. Dawaj, 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 jedziesz. Dawaj, dawaj. Jeszcze trochę, teraz profesjonalnie parkujemy. Idziemy zapisać. Zapiszemy tutaj Anioł Stróż. No i wydaje mi się, że to może być już tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejny. Narka.